Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w trzecim odcinku Rajskiej Studni Życzeń. Jak widzicie, dzisiaj będzie specjalny odcinek. Myślę, że to można zobaczyć po tytule czy miniaturze. Zobaczymy. W każdym razie pomyślałam, że zobaczymy sobie jeszcze, co nasi uczestnicy robią dzisiaj o poranku w czwartek. Jak widzicie, Natalia i Marcin jedzą sobie jakieś śniadanko. Widziałam, że zrobiła to Amelia, to jest jakieś elote. Natomiast zobaczymy sobie Lucjana. Lucjan gdzieś się wspina, on coś chodzi, sprząta. To samo widzę nasz matko, jakie tempo. Krystian też coś idzie sprzątać. Tomasz. Tomasz cały czas, z tego co widziałam, to ćwiczy, trenuje, a później już widzę, że były plany na ping-ponga, ale jednak stwierdził, nie, dalej trening. Tam jak widzę sprzątanie, sprzątanie. Amelia też gdzieś tutaj się błąka i ona postanowiła pograć w piłkarzyki. Także dobra, na razie możesz, ale za chwilę będzie się działo coś innego. Czy ktoś ci przyjdzie towarzyszyć? Nie wiem. Sprawdzimy, co robi Karina. Karina gra w szachy. Dosiadł się, znaczy nie dosiadł, tylko doszedł do niej Marcin. Dobra, to sobie zmienimy. Krystian, widzę, uczy się grać na gitarze Marcina. Czy coś się będzie między wami działo? Bo ja tutaj już, wiecie, mam schizę odnośnie tego. Dobra, Marcin, siadaj. Mógłbyś pograć z Kariną, ale widzę, że wolisz pogadać. Okej, okay, dobrze, dalej. Jessica. Wow, Jessica, zobaczcie, pływa na skuterze wodnym. Także fajnie, fajnie. O, święta matko. Także tutaj widzę, że sama się za to wzięła. Bardzo fajnie, że ktoś z tego właśnie korzysta. O, sam z siebie. O, matko, dobrze. Kogo tu jeszcze zobaczymy? Natalia siedzi, pije drinka. O, widzę, że Amelia gdzieś już polazła. Amelia, gdzie ty jesteś? Przyszłaś zagadywać, oglądać. Aha, tak, bo tutaj właśnie ten Krystian próbuje swoich sił w gitarze. Sprawdźmy z ciekawości, czy on ma jakieś umiejętności z gitary. No, dopiero się uczy. Co na pewno słyszycie, bo ja mam włączone głośniki. Ale dobra, o. Krystian już skończył i w tym momencie przenosimy się do naszej studni. No i jesteśmy już pod studium życzeń oczywiście i nasi tutaj uczestnicy siedzą już przebrani. Zasugerowaliście mi w komentarzach, żebym tutaj dla nich zorganizowała jakieś siedzenie, żeby nie stali w oczekiwaniu na swoją kolej. I zrobiłam to, ale tutaj mamy dwóch uparciuchów, Natalię i Lucjana, którzy nie chcą siedzieć przodem do studni, tylko wpatrują się w siebie. Nie wiem, czy to jest jakiś znak, czy o co chodzi, ale stwierdziłam, że na początek zobaczymy, jak dzisiaj oni wyglądają i zaczniemy sobie tutaj od Jessiki, inna fryzura trochę, tym razem, słuchajcie, sukienka nie w panterę, a w węża, więc tak właśnie wygląda. Tak na szybciutko sobie po prostu ich zobaczymy. Tutaj Amelia. Amelia, znowu masz pecha z tymi butami, po prostu znowu wpadły w piach. No nic, w każdym razie taki dwuczęściowy kostium, znaczy taki komplet bym bardziej powiedziała. Tutaj Karina, otwórz oczy. Niebieska sukienka, tak jak, o kurczę, no ciężko zobaczyć, jak wiecie, ona niebieski lubi. I tutaj Natalia, tak jak mówię, uparta, siedzi nie w tą stronę co wszyscy, poza Lucjanem, bo Lucjan zrobił to samo, taka skórzana, różowa sukienka. Teraz przejdziemy sobie do chłopaków i na szybko, Marcin oczywiście na czarno, Lucjan tak elegancko, powiedzmy sobie, Krystian. Taka jakaś koszula. Krystian, jest, wiecie, ma taki styl trochę inny niż wszyscy. Także taka, miałam mówić sukienka, boże, koszula rozpięta mocno z coś w rodzaju, powiedzmy sobie, nawet to pewnie nie stało koło zebry, ale coś typu zebra. I Tomasz, koszula w kratkę. No i wszyscy takie w miarę normalne spodnie, nie ma co się, myślę, rozwodzić. Także przechodzimy sobie do losowania. I jak zawsze muszę tutaj nasz generator porządnie ustawić, czyli ilość liczby do wygenerowania to będzie 8, od 1 do 8 i oczywiście liczby mają być unikalne, czyli mają się nie powtarzać i generuj. Ok, jak widzicie, liczby się już wygenerowały i powiem Wam, że ta stronka jest fajna do generowania, ale strasznie, strasznie długo to trwa, więc jakiś straszny, mało opóźniony zapłon. W każdym razie mamy już taką kolejkę właśnie liczb i w takiej kolejności uczestnicy podchodzić będą do studni w dniu dzisiejszym.
I moi drodzy, jeszcze muszę dodać, że pod ostatnim odcinkiem mieliście głosować na samych panów. Pojawiły się jakieś pojedyncze komentarze z głosami na którąś z dziewczyn, ale oczywiście rozumiem, że nie każdy obejrzał film do końca, więc pewnie stąd się wzięły takie pomyłki. W każdym razie, jeśli chodzi o właśnie podliczone głosy, to najwięcej głosów zdobył Marcin. I Marcin jest tutaj u nas w kolejce trzeci, a tak się składa, że wypadło, że pierwszy by podszedł, ale ma immunitet dzięki wam, więc dzisiaj jest bezpieczny. Właściwie nie w całym odcinku, a w tym pierwszym podejściu do studni, ale o tym zaraz. Kolejną osobą jest numer 5 według naszego losowania sprzed chwili, czyli Krystian. I Krystian pierwszy podejdzie do studni. I też pytaliście, czy będę coś innego brała niż tylko pieniądze, więc zażycz sobie. Nie wiem, może damy zażyć sobie szczęścia. Chciałam zawsze dawać pieniądze, wiecie, żeby ten ich wspólny budżet tutaj, no wiecie, podbudować, ale, no ale spróbujmy, okej. I Krystian zaciśniętymi zębami przekonuje sam siebie, że jest szczęśliwy. Okej, dobra, Krystian, wracaj, usiądź. Następnie mamy numer 4, czyli Tomasza. Także ja będę tutaj klikała i wydaje mi się, że może być teraz grubo, bo studnia ma ten taki kaptur kosiarza. I dlaczego w ogóle dzisiaj zaczynamy od studni? Z tego względu. Co tu się dzieje? Histeryczny, nie przestaje się śmiać. Trochę się boję, że to się może źle skończyć. Tomasz, siadaj i już nigdzie nie łaź. Czy ktoś w ogóle w tej edycji zostanie podpalony? Powiedzcie mi, nie wiem. Teraz wysyłamy Natalię. Wypowiedz życzenie, szczęście. Tak, dlaczego zaczynamy? Dlatego, że w dzisiejszym odcinku będziemy robić kilka tych losowań. Dzisiaj będzie Halloweenowy odcinek, w związku z czym zaczynamy od tego, a później pojedziemy dalej. Bardzo smutne. Powiedzcie mi, czy ktoś dzisiaj zostanie podpalony. Siadaj, będziemy dzisiaj chyba aż do skutku. I numer 1 teraz. Tak, na chwilę miałam. Zacięłam się, nic nie mówiłam, więc przyspieszę to podejście. Podejście do tej studni. Usiądź. Po numerze 1 mamy numer 7, czyli Jessica. Wypowiedz życzenie, zażycz sobie szczęścia. Tak, i w dzisiejszym odcinku właśnie będzie kilka podejść, dlatego też przyjechałam tu pierwsze. Immunitet liczy się tylko i wyłącznie na pierwsze podejście. Teraz numer 6. 4, 5, 6. Karina, bo już mam tutaj. A dobra, może tutaj ci klikniemy, żebyś sobie usiadła. Usiądź. Karina, wypowiedz życzenie, zażycz sobie szczęścia. Znowu studnia jest w takim trochę nastroju średnio na jeża. Zobaczymy, jak to się skończy dla Kariny. Coś nie bardzo jest z tym, że zażyć sobie szczęścia. Okej, więc z powrotem tutaj Karina też jest histeryczna, też się o nią mocno boję. I numer 8, czyli Amelia. Wypowiedz życzenie, zażycz sobie szczęścia. No nie bardzo. Chyba następnym razem będę robiła po prostu podejście o pieniądze. Zbogacimy się lub stracimy, a tak to. Jak widzicie, nic się nie dzieje. Okej, moi drodzy, więc skoro tak wyszło, to za chwilę wrócimy sobie ponownie tutaj. No nic, moi kochani, ja przeczekałam kilka godzin i będę próbowała jeszcze raz, i tym razem będziemy rzucać po prostu o pieniądze, bo jak widzieliście, to się nie sprawdziło. Zresztą musiałam tutaj zadbać o ich bezpieczeństwo, bo to rozhisteryzowanie poszło za daleko. Zatem ja, jak widzicie, losuję teraz jeszcze raz liczby i będziemy podchodzić jeszcze raz. I mam nadzieję, że wreszcie, wiem, że to okrutne, ale że wreszcie ktoś zostanie podpalony, no bo w takim tempie to my w ogóle nie pójdziemy do przodu. Dobrze, zatem ja tutaj już będę klikała po kolei. Numer 2 jako pierwszy, wypowiedz życzenie, zażycz sobie simoleonów. I powiem wam, że chciałabym właśnie, żeby trochę szybciej nam to poszło, z tego względu, że jak może już widzieliście, na pewno widzieliście, lada moment wychodzi nowy dodatek w takiej zimowej aurze, takiej wiecie, narty, te sprawy. I ja bym bardzo chciała, żebyśmy tam pojechali z naszymi uczestnikami i żeby to oni poznali tę właśnie serię.
Z tym, że no na pewno nie, żebyśmy tam jechali w takim dużym gronie. Teraz numer 7. Wypowiedz życzenie. Więc bardzo bym chciała, żeby jednak trochę osób zostało wyeliminowanych. Ale z tego, co widzę, no to naprawdę ciężko to idzie. Dobra, siadaj. Ty byłeś numer 7, teraz numer 1. Lucjan, proszę, wypowiedz życzenie. Znowu zakapturzona studnia. Może tym razem. Nikomu nie życzę źle, ale błagam, studnio. Pokaż, co potrafisz. Dlaczego, kiedy ja testowałam to poza, wiecie, dobra, siadaj, Lucjan. Poza nagrywaniem, zanim ta seria się w ogóle zaczęła, to non-stop ktoś był podpalany, a teraz nic z tego. Chyba, że jakieś znaczenie ma to, że nie jest, że kiedy ja to testowałam, to było to na mojej działce, a to jest na takiej działce publicznej? Nie wiem. Dobra, siadaj. Numer 8. Wypowiedz życzenie Simoleonów. No powiem wam, że jestem trochę jestem zła, a nawet bardzo. Siadaj, Amelia, usiądź i Karina, wypowiedz życzenie, zażycz sobie Simoleonów. Też nie wróżę, żeby coś tutaj było nie tak, bo studia nie jest zła. No cóż, wszyscy po raz kolejny przeszli studnie bez większych strat. No dobrze, ale ja jestem uparta i będę robiła to do skutku. Zresetowałam im nastrójniki, klikam jeszcze raz generuj, żeby przed każdą kolejką była nowa kolejka liczb, wiecie, o co chodzi na pewno, i będę robiła to aż do skutku, aż ktoś wreszcie dostanie minusa, dlatego że po prostu to jest jakiś dramat. Dlaczego ta studnia jest taka delikatna? Jak widzicie, jest już nowa liczba i teraz po prostu w przyspieszeniu zobaczcie, jak te osoby podchodzą do studni. Oj, patrzcie, mamy pierwszą podpaloną i jest ją Amelia. Krystian zaczyna gasić. Gaś, Krystian, gaś. Ona już jest chyba ugaszona, nawet papcio mróz przyszedł patrzeć, co się dzieje. O Chryste, o Chryste. Dobrze, Amelia, bardzo mi przykro, podejdź. Wygląda ona, no nieszczególnie. Wiem, że Amelia miała chyba najwięcej głosów, poprzednio miała właśnie immunitet. Uff, aż się trochę ucieszyłam, że wiecie, żal mi jej, każdego będzie mi żal, ale wreszcie studnia zadziałała. Okej. I muszę te ławeczki pozmieniać, bo to jest po prostu dramat, że każdy siada byle jak. I tutaj w ogóle wszyscy się też rozbiegli, więc pomijam to. Okej, usiądź sobie tutaj, Amelia, trochę sobie odpocznij, albo nawet się zdrzemnij jak chcesz. I jedziemy dalej z koksem. Numer 7. Wypowiedz życzenie. I w ogóle widzę, że teraz mi się tutaj kolejność pozamieniała, bo tutaj normalnie zaczęły mi się dziać właśnie dramaty przez te śmiechy, chichy. Musiałam cofać grę, bo tutaj niektórzy po prostu zgonowali, jak mówiłam. I tak się stało, jak się stało, że chyba to nie była taka kolejność, ale mniejsza z tym, to nie było planowane. Żadne zgony w tej serii i na pewno program by nie pozwolił na to, więc była szybka resuscytacja. Dobra, po Tomaszu mamy jeszcze numer 6, czyli Karina. Wypowiedz życzenie, zażycz sobie Simoleonów. Dobra, nadchodzi, jak widzicie. Wątpię, żeby studnia jeszcze raz zrobiła takiego nam tutaj psikusa. Usiądź. Numer 1. Wypowiedz życzenie, zażycz sobie Simoleonów. Tak, i po prostu ja bym chciała, żeby te osoby odpadały z tego programu, a nie, że mamy trzeci odcinek i nikt jeszcze nie opuścił programu. Lucjan. Zobaczymy, jak cię studnia potraktuje. Nie jest zbyt zadowolona. Ale wątpię, żeby podpaliła. Podpaliła, Boże, podpaliła po raz kolejny. Dobra, ludzie, teraz bierzcie się do roboty i gaście. Nawet Amelia się obudziła. Dobra. Karina może... O, tam już jest jakiś pan. A jakiś tam Alika. Gasi Lucjana. Jak teraz poszło, słuchajcie, to po prostu pełna petarda. I został nam jeszcze numer 2, czyli Natalia. Powiedz życzenie, wszyscy się rozbiegli, wszyscy uciekli. Czy moglibyście tutaj podejść wszyscy razem? Nie. Dobra, okej, okay, Natalia, jeszcze twoja kolej i okej, okay, wreszcie się studnia ruszyła.
Dzisiaj raczej nikt nie odpadnie pewnie, ale po prostu ruszyło. Okej, dobra, przechodzimy już wreszcie do halloweenowych tematów. I słuchajcie, zanim przejdziemy sobie dalej, to jeszcze tutaj na momencik się zatrzymałam, bo pojedziemy sobie na tą działkę halloweenową dopiero po południu. Tutaj znowu działy się jakieś figle migle, słuchajcie, między Amelią, a między Kariną, nie czuł miałam mówić Kornelią. I w każdym razie, jak widzicie, Amelia jest niebieska, dlatego że ona się już przygotowuje na dzisiejszy wieczór, na to nie zwracajcie uwagi. W każdym razie, ja sobie pomyślałam, że od tej pory, jeżeli jakaś para będzie właśnie figlowała, czy coś w tym rodzaju, to ja będę im klikała pierwszy pocałunek lub pocałunek, dlatego że, jak wiecie, oni mają ustawione całkowicie bez zobowiązań i nawet jeżeli, albo może nawet nie pocałunek, tylko coś losowego, romantycznego, co tutaj mi się pokaże pierwszego z brzegu, niech będzie uwodzicielska poza, dlatego że oni są właśnie bez zobowiązań i oni nie mają żadnych romantycznych, wiecie, interakcji między sobą, uczuć i tak dalej. Więc może to trochę więcej kontrowersji wzbudzi, znaczy w sensie, wiecie, jak trochę się zakochają w sobie niektórzy i potem ktoś z innym, to może będą jakieś sceny zazdrości i tak dalej, będzie ciekawiej, więc tak sobie to wymyśliłam, że będziemy tak właśnie to robić, że po każdym takim romantycznym wyskoku będzie, może po takim erotycznym wyskoku będzie coś romantycznego, o, może bardziej tak. To może taki szybki przegląd, tutaj nasz Lucjan widzę, że chodzi i zbiera jakieś pamiątki, jakieś muszelki, bardziej się złości, bo zwykle mu się mało udaje znaleźć. Także to jeśli chodzi o Lucjana. Jak widzicie, tutaj trochę pierduma, jakieś ryby, muszle, stare kanapki. No i tak chwilowo za bardzo nic się nie dzieje, tak żebym pokazywała wam wszystkich po kolei. Tak jak widzicie, Tomasz znowu ćwiczy. On to jest naprawdę mega wytrwały w tym. Mamy już jakieś tam późne popołudnie, więc razem z uczestnikami jedziemy na tę właśnie działkę. Ona się tak, ta restauracja właśnie nazywa, gdybyście chcieli ją sobie wyszukać. Jest to restauracja i tam zrobimy sobie taką mini halloweenową imprezę. Wiem, że jest już po Halloween, kiedy ten film się pojawi na kanale. Oczywiście jak zawsze się nie wyrobiłam. Myślałam, że mi się uda to wstawić równo w Halloween. Ale no niestety brak czasu, brak sił. Ale powiedzmy, że mamy taką właśnie, wiecie, lekko opóźnioną po prostu relację z tego, jak uczestnicy spędzili Halloween, powiedzmy sobie. Także to ja już nie gadam, tylko klikam potwierdź. I zanim sobie tam będziemy, wiecie, grać tutaj, to chciałam wam pokazać, jak fajnie wygląda właśnie ta działka. I może tak, ja sobie już zjadę na dół, bo wiecie, że nie umiem tak za bardzo sterować, kiedy wszystko jest pootwierane. I tu wam chciałam pokazać, jak fajnie tutaj to wszystko wygląda, dynie i tak dalej. Ale czy tutaj poznajecie tego pana? Oczywiście to jest tylko taka, powiedzmy sobie, figura przerażająca. Ale tutaj pytanie do widzów, którzy oglądają mnie od dawna. W jakich seriach występował właśnie ten paskud? Także możecie dać znać. Z tego co pamiętam, na pewno w dwóch seriach przejawiała się ta postać. Więc jestem ciekawa, czy pamiętacie, czy jesteście ze mną od tak dawna. A teraz przejdziemy sobie tutaj już do tej naszej działki. I może jeszcze co ciekawsza sprawa, to byśmy sobie zobaczyli. Poczekajcie, jak wyglądają nasze postacie. Więc po kolei może. Po kolei pierwszy Lucjan przebrany jest, słuchajcie, bo w ogóle to jest restauracja. Tutaj są też jacyś inni ludzie, więc nie wiem, czy to będzie fajnie, że tutaj jacyś obcy łażą. Przekonamy się. W każdym razie nasz Lucjan przebrany jest za Freda Flintstona. Chyba tak to mogę powiedzieć. Tak to się chyba nazywało? Myślę, że tak, dobra, bo mam chwilowe zaćmienie umysłu. Następnie mamy Natalię. Czemu wy wszyscy jesteście tacy znudzeni? I Natalia przebrana jest, słuchajcie, za pszczołę. Nie wiem, czemu akurat ona mi się tak skojarzyła z tą pszczołą, ale jakoś tak często nosiła te brązowo-żółte stroje i jakoś tak mi się skojarzyło, jak zobaczyłam to przebranie. Tutaj może od razu przejdziemy sobie do Jessiki, skoro rozmawiasz z Jessiką. I Jessica ubrana jest w taki zielony strój. Jest to z takiej gry Mortal coś tam, może napiszę wam to wszystko w opisie, kto jest za kogo przebrany i linki. Tak, więc tak ona dzisiaj wygląda. Chciałam, żeby te stroje były takie trochę inne niż zawsze, takie trochę mniej standardowe postacie. I wracamy sobie tutaj do Marcina. Marcin przebrany jest za takiego jakby, nie wiem, kowboja czy jakiegoś takiego, może to nawet nie jest kowboj, tylko taki jakiś
Kurczę, ciężko mi powiedzieć, może wy to bardziej określicie. Okej, więc tak on wygląda. Bardzo mi się to przebranie też podoba. Dalej mamy Krystiana Kostkę, który ubrany jest, słuchajcie, za faraona. To też mi się mega podoba. Powiem wam, że nawet mi się bardziej chyba podobają dzisiaj mężczyźni niż panie. Lucjan, czy ty nie chcesz być Fredem Flintstone'em? Powiedz mi, musisz się przebrać na nowo, żeby być w klimacie. I coś, co tutaj jeszcze może dopowiem. Przepraszam, słuchajcie, bo to jest jego sobowtór. Musimy go natychmiast wywalić z gry. Dobrze, on w tym momencie zostaje przeze mnie usunięty. Okej, okay, dlatego że to był, wiecie, tam jak sobie przygotowywałam postacie do tej rozgrywki. Także to był zdublowany sim. Dobrze, dobrze. Tomasz. Tomasz, pokaż mi się Tomasz. Tomasz, jako wiecie, taki łamacz serc, no to nie mógł być nikim innym jak po prostu diabełkiem. Także tak on wygląda. Postanowił poczytać książkę. Dobra, i przedostatnia osoba. To, moi drodzy, tutaj mamy niebieską Amelię jako gnijąca panna młoda. Dajcie znać, kto oglądał gnijącą pannę młodą. Ja bym sobie chętnie obejrzała to jeszcze raz. Jeżeli wiecie, gdzie to można obejrzeć, to dajcie mi koniecznie znać. I mamy też Karinę, która tutaj widzę próbuje tym razem sił na skrzypcach. I ona ubrana jest za postać z Monster High. I ona, jak wiecie, lubi niebieski kolor, a jest tutaj ubrana na różowo. I trochę żałuję, że ona nie jest gnijącą panną młodą, a Amelia nie jest tą Monster High, ale już pomijam. I tutaj zobaczcie, że Lucjan troszeczkę wypił i jest tutaj mocno oszołomiony. Tutaj co prawda jest pod wpływem lekarstw, ale to jest pod wpływem drinka po prostu, bo tak jak obiecałam, wgrałam tego moda. Tutaj mam takiego moda na układanie tarota, więc kogo tutaj klikniemy? Najbliżej jest teraz Amelia, więc klikniemy Amelii, graj. Brakuje krzeseł. Powiem wam, że nie wiem. Tutaj też mam takie coś do niby wywoływania duchów, co też teoretycznie powinno działać, ale nie działa. Więc nie wiem. Nie wiem dlaczego. Tak, co tutaj możemy porobić? Chciałabym, żeby tutaj każdy poukładał dynię, ale czy wy jesteście zainteresowani taką przyziemną rzeczą jak rzeźbienie w dyni? Dobra, każdemu klikniemy jakąś kolejną dynię po kolei, żeby sobie porobili. Klasyczna... rzeźb w dyni, kot. Dobrze, słuchajcie, schodzą się i będą rzeźbić. Tutaj trochę ciemno, ale no nic, może jakoś podołają. A nie, stała się światłość. Dobrze, stała się światłość, więc super. Także jeszcze raz będziecie sobie mogli zobaczyć. To jeszcze brakuje tylko Kariny. Nie wiem, czemu znowu miał być Kornelia, matko. Czy to jest jakiś znak, żeby w którejś mojej serii zrobić Kornelię, bo chyba jeszcze nigdy nie było. Więc okej, okay, tutaj część osób, część uczestników. Tutaj sobie rzeźbi. I z drugiej strony zaczniemy od Freda Flintstone'a. Też sobie tutaj, o ciężko zobaczyć, też sobie tutaj rzeźbią w dyniach. Tutaj takie ciemniejsze, tutaj jaśniejsze. No i może jeszcze póki sobie rzeźbią, to ja wam dopowiem o tym, że wiem, że na początku odcinka byłam bardzo zirytowana, ale to dlatego, że ja bym chciała, żeby ci uczestnicy jednak odpadali, więc od tego odcinka i w kolejnym też tak będzie, że będę po prostu do skutku po prostu prosiła tą studnię o pieniądze. Żebyśmy się sukcesywnie tych uczestników pozbywali, bo wiadomo, że wygrać może tylko jeden, a nie wszyscy. Dobra, trochę was przyspieszam. Dobra, widzę, że tutaj już tak, schowajmy do wyposażenia, a mogliśmy to jakoś utrwalić. Ile to będzie świeże, bo bym chciała, żebyśmy to u nas postawili. 4 dni, więc na razie spoko. Tutaj widzę, że nasz faraon zrobił też swoją dynię. Czy ja dobrze widzę, czy tutaj jakieś romanse między Marcin a Natalia? O proszę, tego to się nie spodziewałam. Dobrze, więc tak, Marcinowi też schowamy dynię. Natalia jeszcze kończy, bo się zajęła romansami. Kogo tutaj dalej mamy? Jessica jeszcze nie zrobione. Tutaj chyba widzę, że Karina, matko, dzisiaj zaćmienie umysłu, poziom hard. Czy ty już skończyłaś? Nie, też jeszcze nie. Dobrze, ja bym tutaj... tu już jest niby zatrudniony miksolog, tylko że coś widzę nie pracuje. Czy my moglibyśmy tutaj na przykład u tego właśnie pana szefa sali, restauracja, poprosimy o stolik dla nas wszystkich. Dobrze by było. Tutaj widzę, że Natalia się już tutaj raczy drineczkiem. Czy to już jest gotowe? Chyba tak. Dobrze, widzę, że tutaj reszta osób też już chyba powoli... kończy, albo i nie, tylko Amelia chyba skończyła. Amelia idzie rozmawiać z oglądać, bo chyba nasz Marcin gra na skrzypcach. No właśnie, bo on jest naprawdę muzycznie uzdolniony. Także idzie mu, z tego co słyszę, całkiem nieźle, bo sobie pogłosiłam. Dobrze.
Każdy praktycznie skończył, tylko nie ta nieszczęsna Karina. Uff, dobrze, więc niech ona spyta, jeszcze pracuje, a my zjeżdżamy na dół jeszcze raz i zobaczymy. Tak, Marcin dalej gra. Czy tutaj ktoś z naszych jest? Jest parę osób. Na przykład Tomasz, nasz diabeł, stestuje tutaj. Tylko czy to się da stestować? Jak to zrobić? O, medytuj, właśnie, bo ściągnęłam coś takiego. Taki magiczny okrąg. Tylko niestety przebrał się. Aha. Aha, no i to po prostu wygląda tak, że on sobie siedzi i medytuje, czyli w sumie nic nadzwyczajnego. Ja bym cię tutaj przebrała od razu w to... O, w tym sobie medytuj. Nie, no myślałam, że to będzie jakaś ciekawsza interakcja z tym związana, ale niestety nie. Tutaj widzę, że nasz Lucjan sobie siedzi i czeka na ten stolik nieszczęsny chyba. Ja cię tutaj zwolnię z tego tutaj obowiązku, bo ja myślałam, że... Aha, tutaj oglądasz sobie już... jakieś menu, bo myślałam, że dadzą na stolik taki, wiecie, na całą naszą grupę, ale niestety nie. Tutaj zobaczcie jeszcze raz nasz Marcin i tutaj jego fanki, można powiedzieć, bo stoją i oglądają. Tu natomiast widzę, że dosyć zainteresowani są sobą Amelia i Krystian. Jakoś tak intensywnie się wdali w intensywną rozmowę. Pokażcie, jak bardzo się lubicie. Dosyć bardzo. O, i teraz zobaczcie, teraz zobaczyłam, że ten nasz Tomasz faktycznie medytuje tak, jak widziałam na obrazku, że tak lewituje, można powiedzieć. Więc jednak jest to magiczny okrąg i działa on całkiem ciekawie. Mam nadzieję, że gdzieś jeszcze odnajdę ten link, bo ja często coś pobieram, nie zapisuję i później niestety jest taki problem, że nie mogę czegoś znaleźć, ale jeśli znajdę, to wszystko będzie pod dzisiejszym filmem w opisie. Dobra, i wiecie co? Tak sobie tutaj myślę, że nasza Karina mogłaby coś zaśpiewać. Myślę, że tak. Spróbuj zaśpiewać. Ćwicz śpiewanie. Marcin, tutaj proszę, żebyś swojej koleżance programowej troszeczkę pozwolił dojść do głosu. Bo to ćwiczenie śpiewania to chyba nie jest zbyt ciekawe, ale może być tak serenadę? Aha, nie. No tak, bo Marcin z tą Natalią troszkę tutaj się... może wiecie co, nie będę aż tak szaleć. Niech oni te miłości jednak po swojemu, z wyjątkiem tego, co wam mówiłam dzisiaj, wykonaj serenadę. Też Amelie mogłaby. Nie będę ingerowała aż tak. Po prostu po każdym takim, wiecie, ekscesie ja tam będę im dawała coś romantycznego, ale generalnie nie będę aż tak na to wpływała. Dobra, śpiewaj jutro i dziś jakąś konkretną piosenkę i posłuchamy. Yab to but kinja ma flus is pas a bonafu beam beam stem steep from villa villa van. Dobrze, już w sumie znudziło mi się, ale nie wiem, czy tę piosenkę nie śpiewały właśnie Syreny w naszej serii Syreny. Kto pamięta? Nie jestem pewna. Ale okej, tutaj widzę, że Krystian usiadł sobie na przy tych organach piszczałkowych, więc może co, Faraonie, spróbowałbyś coś pograć? Ćwicz? Nie sądzę, by dobrze szło. Co tu się będzie działo? Zobacz, co się dzieje. Ale co się dzieje? Co się dzieje? Nie wiem. Tak, jak widzicie, niezbyt dobrze to idzie. Tam widzę, że Amelia jakieś takie urocze pozy do Marcina. Coś się dzieje. Dobrze, widzę, że tutaj nasz Lucjan się zasiedział z tą kartą. Proszę tam zejść do reszty na dół. Może tutaj klikniemy, nie wiem, może pojedynek taneczny. Z kim ty mógłbyś się pojedynkować? Na przykład z Tomaszem. Dawaj z Tomaszem. Potem, chociaż tutaj nie ma za bardzo warunków, bo na tym podejście są... Tomasz, tobie też już wystarczy tej medytacji, może lewituj właśnie, tej lewitacji wystarczy. No jak wiecie, chyba niestety nie da się robić tego pojedynku, bo odkliknęło się. Chyba, że dlatego, że tamten jeszcze był, wiecie, w tej medytacji. Taka trochę mało straszna ta impreza. Ci ludzie tutaj kręcący się chyba niekoniecznie mi się podobają. Czy to są w ogóle panie kelnerki? Ale to super, dopiero teraz sobie zdałam sprawę, że te panie kelnerki i w ogóle pani kucharki i w ogóle wszyscy są ubrani tak na wiedźmowato. No, tak, w sumie tak, więc to wszystko jest tak. A tu jest chyba pan w ciąży, słuchajcie. To są dopiero jaja. No słuchajcie, udało się, jednak tutaj tańczą. Lucjan pokazuje swoje tam, wiecie,
swoje możliwości. Reszta też się tutaj zabrała za taniec. Także fajnie, także niech sobie tutaj troszeczkę jeszcze popląsają. No, czy ta impreza była ciekawa? No, nie wiem. Tu widzę, że Karina, ona jest po prostu w takim muzycznym po prostu żywiole, że znowu się wzięła za te skrzypce. Stara się, widzę, dogonić Marcina w umiejętnościach, ale idzie różnie. Idzie różnie. Tutaj widzę teraz Tomasza chyba kolej, czy nie? No, także cóż, myślę, że będziemy sobie powoli wracać z tej imprezy. Tak, i jeśli chodzi o dzisiejsze zadanie do immunitetu, to po prostu napiszcie, czyj strój podobał Wam się najbardziej. Może jeszcze raz sobie tutaj tak na szybciutko przejrzymy. Lucian, Fred Flintstone? Cały czas, poczekajcie, stop. Tak, jakieś miałam wątpliwości, ale sprawdziłam sobie w Google, że tak, to jest Fred Flintstone. Dalej nasza pszczółka Natalia, tak właśnie wygląda. Rewolwerowiec Marcin. Faraon Krystian. Krystian tutaj widzę, że przyszedł na jakiegoś drinka. Okej, Krystian, tylko żebyś tutaj nie za bardzo się tam, wiecie. Na koniec upił. Okej. Dalej Jessica, czyli postać z gry, taka wojowniczka chyba, coś w ten deseń. Diabeł, kusiciel, łamacz serc, Tomasz. Dalej gnijąca panna młoda, Amelia. Co się dzieje, Marcin? Nie wiem, o co chodzi. I tu jakieś minusy, słuchajcie. I jakieś serca w dół. OMG, co tu się dzieje? Amelia, czy ty rozbijasz jakieś związki? Powiedz mi. Chyba coś popsułaś w relacji między Marcinem... poczekajcie, podejrzymy sobie. Między Marcinem a Natalią. Tak, zmalało. Także nie wiem, kto tutaj zaczął. W każdym razie relacja trochę ucierpiała. Okej, czyli Tomasza widzieliśmy. Jest bardzo zawstydzony. Niezręczne spotkanie. No dziwne rzeczy. Okej, i ostatnia oczywiście Karina, czyli nasza tutaj gwiazda muzyczna. Lepiej jej zdecydowanie idzie w śpiewaniu niż w grze, to musicie przyznać. Tak, i tak jak czułam, oczywiście nasz Krystian tutaj nie czuje się najlepiej. No zobaczcie, nie czuje się najlepiej po tym drinku. Trochę może był za mocny. No i tutaj widzę, że ta Jessica też... Jessica, gdzie ty jesteś? Jessica schodzi na dół. Też była przed chwilą jakaś zawstydzona. Coś nie bardzo. Także tutaj, jak widzicie... Tak naprawdę nie wiadomo, kto jest z kim. Ciężko stwierdzić, naprawdę ciężko tutaj cokolwiek stwierdzić. Miałam już kończyć, ale tutaj widzę, że Amelia podchodzi po cukierka właśnie. I to chciałam właśnie, żebyście zobaczyli. Jeszcze na pewno to znacie, ale ja dawno tego nie widziałam. I kolejny, tutaj mamy kolejną osobę, która nie czuje się najlepiej, czyli Marcina. A może byśmy tak wszyscy zamów drinka dla... No nie wiem, tak żeby wszyscy sobie zamówili. Dobrze, utworzyłam grupę i tutaj może zrobimy sobie tak na bogato plazmowa Mary. Nie wiem, czy to jest drink tylko dla... Czy ty wymachiwałeś rewolwerem czy palcem? Ciężko to zobaczyć. W każdym razie nie wiem, czy to jest tylko dla wampirów zarezerwowany, ale mam nadzieję, że nie. Dobrze, jak wiecie, wszyscy się schodzą i będziemy sobie po drinku pić. Mam nadzieję, że będzie wam smakował. Zobaczymy. Mam nadzieję, że to, tak jak mówię, że to nie jest tylko dla wampirów, bo ta plazma, wiecie, tak mi się kojarzy, ale taki mroczny drink, myślę, że na Halloween byłby akurat. Teraz wam może na ekranie wyświetlę jeszcze, kto ma ile podpaleń. I oczywiście zachęcam was do głosowania na waszych ulubieńców, na osobę, która waszym zdaniem miała najlepsze przebranie. I cóż, do usłyszenia, do zobaczenia już wkrótce w kolejnym odcinku. Cześć!